było popaprane. Cóż, mamy z tego strzelbę, więc nie było źle. No i tutaj z Eli nie sposób się nie zgodzić. Ej, no dokładnie. To chciałem powiedzieć, bo to właśnie mamy zamiar zrobić. A fuck Fidra Gate powinna być gdzieś na mapie. To na pewno. Ale ej, ciśniemy idealnie na wprost. Nie jest źle. Kurs obrany właściwy. A tu? Ej, dobra, to wygląda na to. To była ciekawa przygoda. Że się uda. Nie znalazłyśmy. Ej, to duże miasto. Dopiero zaczęłyśmy szukać. No, żeby zaraz was nie znaleźli. Miałam nadzieję, że na kogoś wpadniemy. Lepiej nie. Lepiej natknąć się na kogoś, a nie wpaść. Nie, możecie spytać, po co zszedłem? Ja też nie wiem. Do tylko czasu nie pokonamy inaczej niż właśnie tak. Gdzie to było? Kabel powinien być dalej połączony. Dobra, czyli musimy... Nie, stop, to nie jest w ogóle to, gdzie... Fuck Hydra Gate. No tu. No to po nitce do kłębka, po kablu do zbiornika. Dobra, czy wygląda wam to na pułapkę, może ją zasadzkę, po prostu może czekali, aż ktoś jeszcze przytaśla benzynę i teraz dopiero zacznie się zasadzka. No, przekonamy się. Masz ten kanister jeszcze? No dobra. I do pełna poproszę, choć no, z taką ilością benzyny, no to długo nie podziała. Ale do otwarcia bramy powinno wystarczyć. No tutaj będzie problem, moja droga. Stare agregaty są dość kapryśne. Może trochę zająć się za nimi. No moment, no chwilę, sekundkę. No ale to na pewno nie będzie, no właśnie, fuck Hydra Gate, szlak. East 2? Może to jest East 2? Czy 545? Dobra, zobaczymy. Tak, no, czy 545. Trafiony zatopiony. Ale to nie tu, ten kod. Tak, no moje powinien być gdzieś tutaj w budce, ale... Niekoniecznie. No, w tej tym bardziej, nie? No, dawaj, 3545. Znaczy, nie obraziłbym się, aby... Ej! Nie? Serio? No jak to nie? Moment, bo tam się benzyna teraz skończy, będziemy musieli całą wyprawę jeszcze raz uskutecznić, no bez przesady. Sierściuk, punkty. 5, 3, 4, 5, dobra? W sumie 5, 3, 4, 5, Jezu. Dobra, tym razem już powinno wskoczyć. Ale zawsze jest szansa, że nie. Trzymajcie kciuki. Jeszcze tylko jedna cyferka. Czy piechol da radę? Ta, dobra. Ale nie, to wina Eli oczywiście, nie? Ja dobrze mówiłem. Albo jeszcze czekają. Dobra, hotel Serevena. Tam podejrzewam, że spotkamy ludzi. Poszukajmy wejścia. Obserwuj te okna. No jak najbardziej. Jeśli nawet będę trzymał może bliżej płotu, bo jest zasłonięty. Częściowo. Nie, ale to jest z drugiej strony. Tu widziałem okno chyba. Nie, pamiętacie, że szyby można stłuc na prawo i lewo? Nie można o tym zapominać, tam coś się może ukrywać. I nie zawsze jest to tylko karta kolekcjonerska. Spójrz, gdzie? WLF. No to już widziałem od z daleka. No jasne. To ma sens. A tu tak zarośnięte, że aż nie wejdziemy. Widziałaś? Zarażony przeskoczył przez płot. Czyli możemy tamtędy wejść. Tak, ale skoro zarażony tam wskoczył, to nie jest pewnie jedyny. Nie wiem, co się dzieje. Ej, dobra, szczerze, spróbuję, czy tu się da wejść. Może niekoniecznie trzeba tutaj do kampera, ale... No nie w ten sposób, ale blisko. Prawie o to mi chodziło. No dalej tam wyżej? No Eli, no nie gadaj. No jakby zależało tylko twoje życie, to już byś tam była. No kurde. Serio? Coś będę musiał przystawić? Nie no, bo tam ewidentnie widać, że pewnikiem da się wejść, albo jak będziemy uciekać, to tu będę skakał. No też jest na to szansa.
Albo to do tej gwiazdy nie będzie bliżej mnie. Jakby trzeba było uciekać. Podejrzewam, że... Ej, jak przeskoczyłbym przez drut kolczasty, to pewnie zombie za mną by się nie wypuściły. No bo jak? Nie dałyby rady przeskoczyć, by się zaplątały po prostu. Dobra, Fidra tu, Fidra tam. A gdzie jest WLF? Bo tam trzeba shotguna sprawdzić. Jakby co, brama East 1. Czy wskok na to? Ewentualnie. Aha, dobra, ta sama sytuacja. Idź odessaj tamtą benzynę z tamtego generatora prądu. No nie podpowiadaj, przecież wiem. Kod do tej bramy? Nie wiem. No w sumie do tej wątpliwe. East 1 chyba było zamazane. Daj się rzucę okiem. I mam nadzieję, że to jest zbliżający się koń. A nie zarażony. No właśnie, do tej kodu brak. Nie, do tej nie. W dupę. Trudno. Odpowiedź? Nie wiem, co robić. Może przejdziemy górą. No, jakby to nie było wiadomo wcześniej, nie? Pędzej, abyś zasugerowała górą tutaj w jakiś sposób. Tu się wcisnąć w tą szparę. To może bym uwierzył, ale tak to... No, tu też nie wejdzie. Dobra, to jest, nie ma co wstrzymywać. Konik przybiegnie sam. A ja wyposażony w cegłę mogę tutaj spróbować. Tam był tylko jeden zarażony, ale pewnie będzie ich więcej. I jak to wygląda? Dobra, póki co widzę jednego. Ale czy usłyszę więcej? Mam tylko Ginę. Dobra, tak nadaje ci sobie wszedł do środka po prostu. I faktycznie żadnych strzałów, nic. I strzel buścia. Gdzie my to mamy? A, przydałaby się faktycznie kabula na broń długą. Czy da się ją przeładować dodatkowo? Ho, piękny dźwięk. To się przyda. Ale właśnie, czy w tym momencie bym podniósł naboje do strzelby, a nie miał strzelby? Jestem ciekaw, czy bym się połapał, że coś musiałem, kurde, pominąć. Dobra, jeden z środku. Strzelba przygotowana, można by było w sumie cisnąć, ale skoro były naboje do strzelby, może być też coś innego. W sumie byśmy mieli się strzelać, to jest też dobre miejsce, żeby się schować. Na z tej? Nic. No dobra, no to... Ale... On chyba się cofa. Albo jest po prostu blisko. I jest ich kilku. Wiecie co? A mam jakieś młotowa może? No, to by mogło wejść. Ładnie, ale jest ich sporo. Dobra, walić. Nara! Dobra, co mamy w ręku? Inaczej gonią? Czy dam się radę ukryć tu? No mam nadzieję, że kilku tam spłonęło żywcem. No to był dobry rzut, ej. Bo jak jeden płonący zresztą nawet chyba biegnie. No dobra, na pewno nie zabiłem wszystkich, mogłem podjudzić wszystkich. No ale wiecie co, taki dystans faktycznie tutaj chyba dalibyśmy sobie radę, nawet by nam przyszło walczyć w otwartej walce. Ale mimo wszystko inaczej, jeżeli to można uznać za cwany motyw. O, jest tu. Nie, za ścianą, dobra, za filarem wręcz. Bo dosłownie za filarem. Ale będziesz się cofać? Dobra, idzie w innym kierunku zupełnie. Dobra, jeden. O, szlak. Czy on już mnie widzi? No co ty robisz? Na drugą stronę. No. Dobra, może mnie nie zobaczą. No i dupa, tutaj raczej... Albo... Jeśli to też działa, jeśli się do nich frontalnie podchodzi, no to jesteśmy w domu. Wystarczy być szybkim... Serio? Oj, ona tu... Oni skaczą? Bo jeśli ona to przeskoczy.
Właśnie, ilu tam spłynęło? Jeden, drugi, a i chyba trzech. No teraz zostaje tylko dwóch, chyba że tam w oddali się po prostu nie rusza. A, bo to już są zwłoki. Nie, no niby dwóch. Kurczę, mógłbym wyciągnąć pukawkę, palnąć raz, palnąć drugi. Później pewnie trzeci, czwarty, piąty. Ale może właśnie, a w ten sposób, aby gdzieś wyciągnąć ich tam dalej. Wszystkie w jednym kierunku. Zresztą, czy oni wyglądają na WLF? Też warto by się było zastanowić. Ja staram się wyłapać jakiś... Ej, właśnie, stop, czyli nie przeskakuje. Okej, zatem można było, moim zdaniem, śmiało stanąć tu. I teraz. No, powinno się udać. O, tamten zobaczy. Ej, nie wiem, czy było R2 w tym konkretnym przypadku. Co miałem tutaj zrobić? No, widzieć tą ikonkę na pewno. Wraz z tym troszeczkę wciąć papkę się pobawimy dookoła. Delikatnie, bo będzie zawracał. Ej, ale chyba nikogo więcej. To był dobrze wymierzony Mołotow. No dalej, wracasz czy nie? O, w którą stronę? No to też jest ciekawe. No, pójdziesz w moją, to... O, dobra. Ja zaraz sobie podniesiemy, co trzeba. Dajcie mi jeszcze chwilę, tylko go omachniemy. Będzie czysto i wtedy. Czy on ma ciuchy, moro? Nie, staram się wypatrzeć po prostu, czy to może jest WLF. Czy po prostu, no, troszeczkę im nie wyszło. O, i co tu mamy? Kolejna broń długa? O! Ten jest świeży. Ciebie kojarzę. Na szywkę z wilkiem. Ten dostał noże modeli. Wydostali się stąd z benzyną. Chyba to jest ten, tak? Gdyby chuje, które zabiły Joela, zginęły od zarażonych, i tak by nie żyli Eli. To chyba niesprawiedliwość. Może. Co możemy, póki jednak. Nie wiem, czy coś tam można jeszcze. Ej, czego ja mam Max znowu? To jest. O, właśnie, a propos Mołotowów. Trochę ich za mało. Apteczek Max. W sumie zaraz można pierwszej użyć. No, przy końcu się rozmyślił, sorry. Dobra, i teraz tak. Apteczunia. Zrobiona. Starczy tylko wykonać. Użyć. A znowu mam wrażenie, że kurde pochopnie. Bo jeszcze jedno czy dwa uderzenia bym wytrzymał bez konieczności uzupełnienia zdrowia. No ale apteczka chyba do pełna nie uzupełnia i tak. Ale skoro przy apteczce jesteśmy. No. I z pełnych zapasów zrobiło się prawie bez zapasów. Zbierajmy dalej. Nie, ale serio, czy ja się pomyliłem? Czy to faktycznie był ten koleś, którego Eli udało się potraktować nożem? Ten, który później Kopinaka w twarz wymierzył takiego nokautującego. Który potencjalnie mógł złamać kark. Tego też Max? No nie, no coś trzeba zmajstrować w takim razie. No pewnie, że tak. Może nawet w ilości sztuk dwóch. Albo jest znowu Max, trzeba będzie to rzucić w końcu. Tylko, że to jest bomba ogłuszająca, jeśli dobrze pamiętam. Jeżeli już płonie, to może lepiej nie? Jednak klamka. To przeczyszmy delikatnie jeszcze. W sumie... O, czy tutaj? Może jak niczym święty Mikołaj? Tylko, że w drugą stronę. Miałby zarażenie i zaczęli tutaj wpadać jak prezenty, no bez przesady. O, mamy drzwi, dobra. Wiemy gdzie iść. W sumie można chyba było w miarę łatwo ominąć. Zgaśmy latarkę. Ona jest zareglowana, no ale to da się wyciągnąć, ale i przy okazji masz rurę. Do bicia innych, no. Ja bym podniósł mimo wszystko. O, właśnie. ten może być na tyle świeży, że zaraz wstanie, ale te latające muchy... Nie, dobra, dobra, moment. Nie tak łatwo, nie tak prosto, stop. Ktoś go zabił. Nie padł sam trupem przecież, prawda? Zastrzelono ich. O, właśnie. Znajesz ich? Nie. Może zabił ich ktoś inny.
Zarażeni przyszli później. To jest akurat całkiem możliwe, ale czyli skoro tego nie rozpoznała leżącego, to czyli tamtego wcześniej też nie. Moment, kto to był? Czy ktoś to był? Nie. Na pewno na same zapasy. Nawet nie wiem, co podnoszę czasami, serio. Po prostu tutaj warto podnosić wszystko dookoła. No, apokalipsa, zbieramy. Co tylko idzie. Kserkopiarka może się przydać. Odkurzacz, tym bardziej. Choć akurat w czasie apokalipsy już byłbym w stanie delikatnie przymknąć oko na leżący kurz. Choć pewnie jacyś pedanci też przeżyli. Ale mocno ich wnerwia ta aktualna sytuacja, bo raczej nikt tu nie sprząta regularnie. Świat w ruinie, no sorry, porządki mogą poczekać. Hej, mam ich benzynę. Cóż, jak będzie potrzeba, wiemy gdzie jest. Można puścić tą budę z dymem. Tak prewencyjnie, jakby tu byli. Albo zamrzenie, albo z WLF, no zależy. Dobra, coś tu? Nie, no to na górę. Ale tu już warto być ciszej, inna kondygnacja. Zębiaki z góry mogły wcale nie słyszeć nawet tych zębiaków z dołu. Kolejny zastrzelony. Właśnie, będę chciał strzelić to, co wyciągnę pierwsze. 9 mm pewnie. Tego też nie rozpoznaję. Wyżej? Nie no, piętro po piętrze, jak przeczesywać to całość. Ale jakby tutaj zaraz zarażony wyskoczy. To chyba będę bliski krzyku, serio. Nie no, też z drugiej strony, no, mimo wszystko, te hałasy na dole, no ktoś by tu wybiegł już, jakieś coś ja bym usłyszał. Dobra, szafki nocne, pamiętajmy, są dwie zawsze. Pytanie, czy do tamtej się dostanę jakoś? Chyba nie, chyba zastawione. No, toreb nie sprawdzasz, no tam nie wejdę. Ewentualnie to. Dzięki potęcznikom szkoleniowym można poznawać nowe rodzaje ulepszeń. Świetnie, to może od razu zamiast obracać, czytaj. Przygotuj się, potęcznik przetrwania dla cichej większości. To z Gareth. Okej, oczywiście bierz to. I oczywiście od razu rzucę okiem, co możemy ulepszyć, co wytworzyć, gdzie to było. A tutaj, dobra, kolejny segment i widzę, jest jeszcze jeden. Ulepszenia broni białej. Ej, to jest ciekawe, ale mamy 29 tabletek, czy coś z tego segmentu, tutaj. Nie, jeszcze trochę, ale szybkość wybiera słuchiwania, no to jest też istotne. Ale mam broń białą. Można to sprawdzić od razu. Co mam dalej? Szybsze tworzenie przedmiotów, twórz bomby dymne, akurat to totalnie nieużywane przeze mnie. Ulepszone apteczki, nieźle. Nie, czy ogólnie tutaj chyba nie będziemy inwestować. Co najwyżej to, szybsze tworzenie przedmiotów, ale naprawdę nie zdarza mi się tego robić gdzieś w trakcie walki, zazwyczaj. Czyli zbieramy na to. I później wytrzymałość, pięknie. I jak to obejrzeć? W ten oto właśnie sposób. Brakuje mi nożyczek. Lub jakiegoś innego ostrza, podejrzewam, ale... Może znajdę. I to dosyć szybko. No, był podręcznik, może znajdą się nożyczki. No, gdzie się skradasz? Dobra, już o mnie na lajcie chodzi, to ja też powinienem. Nie ma co się skradać wiecznie. Ale jak ktoś wyskoczy, no to sorry. Tym bardziej. Krzyk jak nic. Co? Śpiąca? Co tak patrzysz? Przeczesuj, kurde, ze mną. No, uchylone. Niedomknięte. O kurwa. Torturowali go? Czy sobie odpoczywa? Nie no, rozpoznajesz Eli? Nie, tortury. Sprawka Tomiego. Ohohoho. Ej, to jest dobry trop, faktycznie. Niemożliwe. Jestem pewna. To jeden z zabójców Joela. No. I to jest chyba ten pocięty nożem, chyba. Dobra, przyjrzę mu się zaraz. Nie, żebym każdego zapamiętał z tamtej ekipy, ale... To jest jeszcze jeden.
No, oby to nie był Tommy. Torturował gościa, a później torturował się sam. Nie poznaję go. Czy my zapisałem Joel? 7302 chyba widziałem. Użył ich przeciwko sobie. Jak? Joel mi o tym mówił. To znaczy? Zadajesz jednemu pytanie, ale nie dajesz mu odpowiedzieć. Ma to napisać. Wtedy pytasz drugiego. Jeśli odpowiedzi są zbieżne, mówią prawdę. Jeśli nie... Mają przejebane. Czy ktoś tu chyba kłamał w takim razie? Choć zabójca Joela, jeżeli faktycznie tam był i Tommy go rozpoznał, no to tam niezależnie od odpowiedzi raczej byłaby to kulka. Kody do bramy? Najwyraźniej. Dobra, benzyna była, jakby co na dole. Może kanister po prostu świsnąć jeszcze raz? To świeża sprawa. Tommy jest blisko. Czemu ciebie to nie cieszy, co... A, bo ty chciałaś zabić, no tak. 18-letnia morderczyni, no co apokalipsa robi z dzisiejszą młodzieżą, czy tam tamtejszą? Wiesz, co? Co? Kurde, serio? Naprawdę? Nie mogę się już cofnąć? Tam były kondygnacje do sprawdzenia. Nie, serio, naprawdę? I tak trzeba się będzie po kanister z benzyną cofnąć? Młotek czy rurka? Nie, jednak chyba rurka lepsza była. Ale skoro młotek, to zaraz walka na krótki dystans. Coś mi się wydaje. Przygotujmy się. Proszę bardzo, rura sprawna. I gotowa. Nie, serio, tam były kondygnacje do sprawdzenia. I ty już mnie to boli teraz, w tym momencie. No dobra, schowaj, schowaj. Tutaj raczej mimo wszystko klamka się przyda. Ej, tak podejrzewałem. Dobra, zaskoczymy i co? Zgraja zarażonych czy niedobitki WLF-u? Co obstawiacie? Ja bym zarażony obstawił mimo wszystko. No chyba nie zjedzą gwiazdki, no ej! No ej! Ucieczka na piechotę to byłoby nie w smak. Kurwa. Wiem. Wiesz co, Marańka, poczekaj chwilę. To nie było za ładne. Coś muszę sprawdzić. Nie chcę, żebyś źle myślał. Te kondygnacje, jeśli tu się da wejść. Gdybym miała w rękach zabójców mojej siostry. I dupa, już się nie da. Skończyliby gorzej. Na co ja wskakiwałem uprzednio? Nie, serio, na co ja wskakiwałem, że udało się to przeskoczyć ostatnim razem? No z grubsza, no nic się tu nie zmieniło moim zdaniem, ale Dobra, konik w pobliżu, dobra. 7302, jak to było? Zresztą najpierw trzeba tutaj jakimś sposobem wygenerować prąd. Okej, wtyczki podłączone, ale kto powiedział, że jest paliwo? Sorry. Ja zazwyczaj tak prosty minigierek nie zdarza mi się kaszanić, ale... I to... Już... Też. Zajmę pytanie. Dokąd to prowadzi? Dla bezpieczeństwa, nie wiedząc gdzie, dokąd to faktycznie prowadzi... Ja mam też bez przesady. Może... Skorzystajmy, no właśnie. Z gwiazdki. Pojedźmy kawałek do przodu. Powinniśmy znaleźć schronienie, założyć obóz. Może gdzieś wysoko, żeby mieć widok na okolice. To dobry pomysł. No, to nie są głupie pomysły, faktycznie. Poszukajmy otwartego budynku. A coś się ściemnia? Bez zarażonych. Albo WLF. Wilków. Jak ich zwał? Mam wciąż kilka migdałów, jeśli chcesz. Niespecjalnie. Powinnaś coś zjeść. O Boże. Co? Zabrzmiałam zupełnie jak moja mama. Nic mi nie będzie. Nie no, jakoś to będzie. Jesteś... Czy to można spieprzyć, chciałem spytać. Łapcie drugą! Nie możesz zjać! Już! Dina! Świetnie.
Walczymy, czy znowu w Ciry? Od razu na dzień dobry? Walczymy, dobra. A jednak w Ciry znowu. No to miemu chyba poszło lepiej. Ja myślałem, że cię jeszcze zobaczę. I szybko się zagoiło. I szybko sprawy przybrały niekorzystny obrót, naprawdę niekorzystny. Macie tę chujową bliznę, wiesz? Zabawne. Ilu was tu przyszło? Tylko wy? Nie powstrzymasz tego. Jordan! Miałeś przypilnować tamtej drugiej. Co ty ochujałeś? Pamiętasz tego przemytnika z Jackson? No. Ta mała tam była. Co? Polują na nas. To dlatego tak urządzili Nika. Chodźmy z nią do Isaaca. Powinien wiedzieć, co się tu odpierdala. Tak, wiesz, przed chwilą z nim gadałem. Mamy nowe rozkazy. Zabić intruzję. Ej, czekaj, przecież to nie ma sensu. Rozkaz to rozkaz. Nie, najpierw ją przesłuchajmy, zobaczymy co. Co mnie to do kurwy nędzy obchodzi? Chyba widziałeś, co zrobiła. Nie mamy kurwa pojęcia, ilu ściągnęła ludzi. Mogą nas zabić. W dupie, kogo tu ściągnęła. Znajdziemy. Dobra, to mi uratuje dupę. W życiu pomyślcie. Ała. Ja pierdzielę, no szybko zginie. Już dostała kulkę? No, staram się wyrywać jak mogę, serio. Jak mogę, każdy guzik, każda gałka, każda możliwa strona. Na boki, prawo, lewo. Trójkąt, kurde. Do cholery. No przecież ona tam zginie zaraz. No dawaj, dawaj. No chyba jeszcze zdążę, No i po wszystkim. Dobra. Dina, jak tam? Nie. Swoją drogą dobry strzał, ten pierwszy przynajmniej. Eli, chodźmy stąd. Pewnie słyszeli strzały. Patrz, to jedna z nich. Chodź, popatrzymy później. Na mapie była stacja? Kurwa, nie wiem. Szybciej. O. No, to już dupa. Ale na szczęście mamy trochę broni. Chyba. A może by tak? Bomba ogłuszająca, bo to miałem w nadmiarze. Chyba nie była to dymna, co? Kati! Przejdź na to! Dobra, jak tu będzie można jakoś odprążyć? Dobra, za Joela! No, coś nie wyszło. Coś nie pykło. Joel nie byłby dumny wcale. Byłby zażenowany. Nie, no dobra, no ale... Do cholery. No, teraz już lepiej. No, ale było ich pewnie więcej niż dwóch. Spadamy. Ilu ich widziałaś? Dość. Musimy się stąd wydostać. No, trzeba ich ukatrupić. No, to jest zemsta. Sorry, tu nie chodzi o przetrwanie. Choć w tym konkretnym momencie może było priorytety zmienić na moment. No, bo zemsta nie będzie kontynuowana, to jest zginiemy. Dobra. To zróbmy tak. Następnym razem porachujemy im kości. Ale przeładowaną broń. Do trzech pocisków. Wielki dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.